my już wracamy do naszego studia, oczywiście na antenie Telewizji Republika. Cały czas trwa Dzień z Republiką, czas na kolejny komentarz publicystyczny. Moim i Państwa gościem jest pan Daniel Sawicki, publicysta. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu, witam. Panie redaktorze, rozpoczniemy od krótkiego materiału. To jest próba rozmowy naszych dziennikarzy. Michał Jelonek, a także Michał Gwardyński próbowali porozmawiać z Markiem Dukaczewskim. Przypominamy też, że dziś prawdopodobnie w godzinach popołudniowych mamy poznać nazwiska składu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Taką decyzję ma ogłosić premier Donald Tusk. Oczywiście o tym będziemy Państwa na bieżąco informować. Teraz zobaczmy krótki materiał, następnie komentarz. Co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Ale kim są my? Kto to są? Co to są za ludzie? Zobaczycie, zobaczycie. A jaka jest pana rola w tej komisji? Żadna. A rozmawiał pan z Donaldem Tuskiem na temat pańskiej roli? Z Donaldem Tuskiem. No to skąd takie zapewnienia, że znajdziecie ludzi? Kto? Pana byli oficerowie z wojskowych służb informacyjnych? Są ludzie mądrzy, że mogą to zrobić. Ale kto konkretnie? No bo pan musiał mieć na myśli jakieś konkretne nie nazwiska. Nie miałem na myśli żadnych ludzi, tylko jestem przekonany, że ta ekipa, która teraz jest, wie, co ma zrobić. A dlaczego ta komisja nie powstała wcześniej? Czy dlaczego ta komisja ma zbadać... kierować do tych, którzy mieli tę komisję ale tworzyć? Ale ja pytam o pana ocenę, o pana opinię. Na ten temat nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, jakie były podstawy takiej, a nie innej decyzji. A dzisiaj może sobie pan spojrzeć w lustro, kiedy widzi pan człowieka, który skończył kurs GRU w Moskwie? Proszę pana, bardzo wiele osób kończyło różnego rodzaju kursy i to nie jest żadna hańba, natomiast daje to... A to było w interesie Polski? W interesie Polski było. Zaskoczę pana. Moskiewskie akademie? A jakie pan kończył studia? No na pewno nie GRU, ani żadną moskiewską uczelnię. Jakie pan kończył studia? Ja pana pytam, to ja zadaję pytania. Nie. Pan mnie zaatakował, nie przedstawiałem się nawet. Jak się pan nazywa? Może sobie pan sprawdzić w internecie. A to jeszcze sprawdziłem, ale niech pan powie. No to wie pan, czy pan nie wie, niech pan powie. Bo wie pan, weryfikacja informacji jest. No to przecież pan jest w tym najlepszy. No dokładnie tak, dlatego proszę o to, żeby pan się przedstawił. Pan mnie zna. To może pan znaleźć sobie w internecie. To już znalazłem, ale proszę, żeby pan się przedstawił. Ja pana pytałem o kursy. Nie mamy możliwości nawiązania kontaktu. Wszystkiego najlepszego. Rozmawiamy teraz. Dziękuję bardzo. Kto panu... A posiada pan dali generację? Osobami, które są oficerami Federacji Rosyjskiej. To ja nie zgadzam się na takie rozmowy, bo po pierwsze jestem generałem, po drugie, jeżeli pan do mnie mówi, niech pan się denerwuje. Zwróciłem się do pana po nazwisku. Ma pan emocje na twarzy widoczne. Niech pan te emocje opanuje. Panie Dukaczewski, posiada pan jakieś kontakty dalej z osobami z Federacji Rosyjskiej? Panie Marku, proste pytanie. Czy posiada pan kontakty z osobami, które działają w interesie zbrodniczego reżimu Władimira Putina? Jeżeli tak, to niech pan to pytanie skieruje do kontrwywiadu. Emocje zdecydowanie były widoczne także na twarzy Marka Dukaczewskiego. Ja przypominam, że z nami pan Daniel Sawicki, publicysta. Dzień dobry, witam ponownie, panie redaktorze. Witam jeszcze raz państwa, witam panią redaktor. Panie redaktorze, to może tutaj krótko zacytuję. Są ludzie mądrzy, zobaczycie, co to za ludzie, kto to będzie. Ta ekipa wie, co robi. To są słowa Marka Dukaczewskiego dotyczące obsadzenia tej komisji, która przecież zresztą istnieje, tylko na początku rządów koalicji 13 grudnia została po prostu pozbawiona składu. Czy pan domyśla się, o kogo może chodzić, jakie to będą nazwiska tych mądrych ludzi, bo jak powiedział Marek Dukaczewski, Platforma ponoć wie, co robi. No, przede wszystkim ja mam nadzieję, że pan generał, no trzeba go tytułować generałem, chociaż nie wiem, czy to jest polski generał, czy raczej nie jest to nadal w sercu i w umyśle jakiś sowiecki człowiek, który na naszym terenie przebywa, delikatnie mówiąc, bo to jest facet, który został wykształcony przez komunę. Polska była pod butem sowieckim, była po prostu nieformalną
tak naprawdę republiką i ci wszyscy ludzie to nie działali ani nam przez moment w interesie Polski. Dobrze to określił świętej pamięci pułkownik Kukliński. To nie było polskie wojsko, to było sowieckie wojsko, które tutaj tak naprawdę panoszyło się i rękami Polaków doprowadzało do tego, co później działo się w naszym kraju tak naprawdę. Mam nadzieję, że pan generał Dukaczewski nie będzie zasiadał w tej komisji, bo on powinien usiąść po drugiej stronie jako świadek, a tak naprawdę moim zdaniem jako oskarżony za to, co ci komuniści, to te pseudosłużby, ci Sowieci wyczyniali w naszym kraju do roku 1990, a nawet później, bo wiemy dobrze, że służby specjalne nie przeszły tak naprawdę prawdziwej weryfikacji i ta komunistyczna, postsowiecka ekipa dalej zasiadała, tworzyła potem Urząd Ochrony Państwa, bo zresztą kto inny miał to następnie tworzyć? No Dukaczewski, to przecież wiemy o tym, kim była jego matka, to była przecież wysoka urzędniczka ministerstwa, to się chyba nazywało wtedy bezpieczeństwa publicznego, chyba jakoś tak ta nazwa funkcjonowała, więc tu nie ma przypadkowości, to jest wyssane z tym komunistycznym, sowieckim mlekiem matki, to co Dukaczewski prezentuje sobą. Tutaj dał się zagonić po prostu w tej rozmowie z dziennikarzami stacji i co, no i wyszło szydło z wora, on dzisiaj już jest człowiekiem no, dosyć wiekowym, więc nie nadaje się do żadnych służb, nadaje się pewnie tylko do tego, żeby mącić, żeby działać tylko i wyłącznie ku uciesze Putina, dokonywać tutaj pewnych zagrywek swoją wiedzą, swoimi sztuczkami, na których się oczywiście jeszcze zna, a ludzi, których będzie chciał on umieścić w tej komisji, to będą pewnie jego kumple po kursach GRU, ludzie, którzy tak naprawdę działają dla dobra tego Związku Radzieckiego, który... Albo sam też w niej zasiądzie, ponieważ... No to byłaby tragedia. To no właśnie, z jednej strony... Siedzieć jako oskarżony, powiedziałem już to. Mm-hmm. Panie redaktorze, przecież obserwujemy różnego rodzaju deklaracje premiera Donalda Tuska, który mówi jedno, robi zupełnie coś innego, więc może w tym przypadku będzie podobnie. Ale właśnie, a propos premiera, mamy nowe informacje dotyczące willi przy ulicy Parkowej w Warszawie. Okazuje się, że premier Donald Tusk odgrodzi się od mieszkańców Warszawy. Brama za 400 tysięcy złotych ma odgrodzić jego willę przy ulicy Parkowej. I okazuje się, że zdania warszawiaków są podzielone. Część osób twierdzi, że to jest tak naprawdę zbędny wydatek, że ta cena może szokować, ponieważ, tak jak powiedziałam, to będzie 400 tysięcy złotych. Niektórzy twierdzą, że premier w ten sposób odgradza się od Polaków, a jeszcze inni krytykują to, że tak naprawdę ta ogromna brama jeszcze z drutem kolczastym na górze nie pasuje tak naprawdę do zabytkowej infrastruktury. Czy słyszał pan o sprawie? To oczywiście, że słyszałem. No, piękny sukces Donalda Tuska i jego ekipy, chyba jedyny jak na razie. Wspaniały, ogromny sukces. Szkoda tylko, że nie zdążyli zapisać tego w tych 100 konkretach, bo to by się gdzieś tam no, spełniało. Mieliby czym się pochwalić, że mamy konkret do spełnienia. A tak naprawdę, pani redaktor, ja słyszałem kiedyś o odgradzaniu się. To były władze niemieckie. Oni chyba projekt Germania mieli realizować. Nie udało się tamtym władzom w latach 30. A może Tusk sobie w głowie nosi, bo wiemy przecież, jaki to jest człowiek. On sam o tym opowiadał, jaka to była rodzina. Matka Niemka, ojciec Polak, chyba stolarz, który lał go niemiłosiernie, zmarł, gdy Tusk był jeszcze młodym chłopakiem, a mógł sobie pasa wybrać, więc ja rozumiem, że tutaj te jakby czynniki, które wpłynęły na jego wychowanie, czyli dobra matka Niemka, zły ojciec Polak. Ja go tak postrzegam w tej chwili. Zresztą mówię, Donald Tusk sam o tym opowiadał. Chyba nawet jakaś na ten temat powstała książka czy opracowania, więc to jest nic nowego. A jeżeli chodzi o ten... Dobrze, panie redaktorze, ale ja bym tutaj może nawiązała do tak zwanych uśmiechniętych barierek, tak? Które przecież miały być, były pod Sejmem, zostały zdjęte, potem znów wróciły przed Sejm. Przecież tak naprawdę tutaj kwestia tej koalicji 13 grudnia, no to właśnie jednym z priorytetów było bycie blisko ludzi. No, oczywiście, powiedzieć można wszystko. Będziemy blisko ludzi, będziemy uśmiechnięci i to się okazało już przecież kilka tygodni tak naprawdę po tym, jak zaczęli rządzić przedstawiciele tej koalicji 13 grudnia, zaczęło się odgadzanie właśnie Sejmu, o czym wspomniała pani redaktor. A to, co robi Tusk, to dla mnie znaczy jest sprawa normalna w jego wykonaniu. To była tylko kwestia czasu, jak on zacznie gdzieś odgadzać się od społeczeństwa, być daleko od Polaków, bo mu zawadzają Polacy. Tak naprawdę on nie lubi ludzi, on nie chce być blisko ludzi, musi to robić, no bo jest premierem. A pamiętamy, co on mówił w jednej z konkurencyjnych stacji jeszcze przed wyborami, że jaka to dla niego jest upiorna myśl, że on znowu będzie musiał tutaj pracować, coś robić, zasiadać w Sejmie i startować w ogóle w wyborach. I taki jest Donald Tusk. On naprawdę
na dobrą sprawę to by pojechał sobie do Brukseli. Panie redaktorze, do Berlina, tu musimy kończyć. Się spełniał. Dziękuję. Pan Daniel Sawicki, publicysta, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. A już za chwilę na antenie telewizji Republika Flash, czyli skrót najważniejszych informacji. Do zobaczenia.